Witam, z tej strony Rafhard. Dzisiaj zajrzymy do pudełka firmy Tamiya, skala 1 do 72. Jest to F4 U1 Corsage, model firmy Tamiya, numer katalogowy 60774. Po zbudowaniu model będzie miał 17 na 14 cm. Na pudełku mamy tutaj rozpisane farby, które są potrzebne. Są farby Tamii i dwa schematy barwne malowania tego modelu. Pudełko średniej wielkości, a w środku znajdziemy instrukcję, zwykły papier, instrukcja czarno-biała, tutaj w odcieniach szarości. Całość sprawia wrażenie solidnie rozrysowanej. Mamy cztery schematy malowania maszyny 43-43. Tutaj nie mamy informacji, z którego roku, ale to są, myślę, że to wszystko będzie gdzieś mniej więcej ten przedział. Corsage był jednym z najlepszych amerykańskich myśliwców końca wojny, także mamy tutaj opis w języku angielskim. W sumie tutaj jest angielski, chyba francuski, niemiecki i japoński oczywiście. Dobra, i teraz zaczniemy oglądanie tego, co znajduje się w środku. Tamiya zawsze była utożsamiana z jakością, wiadomo, japońska precyzja. Zaczniemy może od tych mniejszych elementów. Tak, tutaj widzicie, to jest dodatkowa ramka D, bardzo ładnie odlana, zero jakichkolwiek nadlewek. To jest pierwsza. Druga ramka z oszkleniem. O, szyby też bardzo fajnie wyglądają. Także delikatne są w miarę. Dobrze, i teraz przechodzimy do następnych ramek. O, ciekawe. Ciekawe rozwiązanie. Jak gdyby tutaj osłona silnika poza ramką, troszeczkę nawet uszkodzona w tym momencie nawet. Niedobrze, niedobrze. Muszę to zaraz, będę musiał to zaraz skorygować. Dobra, teraz zobaczymy, przyjrzymy się tutaj powierzchni, jak to wygląda. Bardzo fajnie. Nity bardzo małe. Tej rury wydechowe. Przydałoby się to rozwiercić jeszcze, ale powiem wam, że jestem pod wrażeniem. No co tam ja, to tam ja, tak to. Bez dwóch zdań, to nie jest. To nie jest jakiś tam model sprzed 20, 30 czy 40 lat. Wszystko bardzo ładnie, powiem wam, że jestem zachwycony. Zresztą sami widzicie, co ja tutaj dużo będę mówił. Tamiya ma bardzo dużą renomę w świecie modelarskim. Zobaczcie na to. Mimo tego, że tutaj jest wszystko bardzo fajnie zrobione, pewnie masę dodatków można do tego też jeszcze dostać. Spójrzcie na to tutaj. No tak, są ślady po wypychaczach. Dojrzałem dwa ślady po wypychaczach tutaj, ale podejrzewam, że ich będzie mało widać. Klapy jak fajnie zrobione. A muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem tego modelu. Bardzo ładny.
a wy możecie sobie wszystko w 4K obejrzeć. Na spokojnie. Bardzo dobre wrażenie na mnie to robi. No, poza tym, że tutaj jest uszkodzony, ale to pewnie podczas transportu się uszkodził, bo model do mnie przyleciał prosto z Japonii. Więc miał takie prawo. I tutaj kolejna ramka. Ja kiedyś popełniłem już tutaj, ale to nie ma porównania w ogóle. Smera kiedyś budowałem. To był model, który no nie umywa się. Nie umywa się do tego po prostu. Jest po prostu wszystko super zrobione. I zobaczymy, i zajrzymy do środka. Zobaczymy, jak tutaj sobie ta mija. O, zobaczcie, tutaj mamy odtworzone. Są ślady po wypychaczach, ale pewnie ich w ogóle nie będzie widać. Mamy odtworzone wnętrze w tych miejscach, gdzie może to być po prostu widoczne. Także wielkie brawa dla Tamii. Proszę się dokładnie przyjrzeć. O. Jak wszystko wygląda. I czy... Wiadomo, że to nie są... Ta Mija ma... Nie są to tanie modele. Ale w tym przypadku naprawdę... To by było sobie na przykład porównać z jakimś innym korsarzem. Jak dla mnie wygląda super. Dobra, jeszcze zostały nam tutaj do przejrzenia jeszcze kalki. Kalkomanie są bardzo, bardzo fajnie tutaj widzę zrobione i też może wyciągnę je od razu, zobaczymy. Powinny być dosyć delikatne. Całość jest w woreczkach. Wszystko popakowane, żeby się nie zniszczyło. O, piękne są. Tak wyglądają kalkomanie. 2006 rok, tutaj jest data. Więc to nie jest też jakiś super nowy model, ale naprawdę robi wrażenie. Kalki widać, że tak na pierwszy rzut oka dosyć cienkie są. Nie widać żadnych przesunięć kolorów ani nic, także jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś chce zbudować taką fajną replikę. Fajną replikę korsarza. Tutaj mamy reklamę jeszcze farb, z tego co widzę. Tamii. Okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle. I teraz, dobra, ja to wszystko tutaj wrzucę z powrotem. I teraz taki jeszcze bonusik. W postaci tego, co dokupiłem jeszcze, ekspres maski, czyli takie maski, które pozwalają tutaj te najważniejsze rzeczy zrobić. To oczywiście nie jest w zestawie, tak? To trzeba po prostu dokupić osobno. I tutaj mam, nie wiem dlaczego, aha, tutaj jest A1, dwie blaszki, które, no jedna jest barwna, druga pewnie nie, które tutaj mi pomogą, jak będę miał budować ten model. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.